Adam Mickiewicz, pan Tadeusz. Księga druga, Zamek, część pierwsza. Kto z nas tych lat nie pomni, gdy młode pachole ze szczelką na ramieniu świszcząc szedł na pole, gdzie żaden wał, płot żaden nogi nie utrudza, gdzie przestępując miedzę nie poznasz rzecz cudza, bo na Litwie myśliwiec jak okręt na morzu, gdzie chcesz, jaką chcesz drogą, buja poprzez tworzu. Czyli jak prorok patrzy w niebo, gdzie w obłoku wiele jest znaków widnych szczeleckiemu oku. Czy jak czarownik gada z ziemią, która głucha dla mieszczan, mnóstwem głosów szepcze mu do ucha. Tam derkacz wrzasnął z łąki, szukać go daremnie, bo on szybuje w trawie jako szczupak. Nie, nie. Tam ozwał się nad głową ranny wiosny dzwonek, również głęboko w niebie schowany skowronek. Gdzie orzeł szerokim skrzydłem przez obszary zaszumiał, strasząc wróble jak kometa Cary. Zaś jaszcząt pod jasnymi wiszący błękity trzepie skrzydłem jak motyl na szpilce przybity, aż ujrzawszy wśród łąki ptaka lub zająca, runie nań z góry jako gwiazda spadająca. Kiedyż nam Pan Bóg wrócić z wędrówki dozwoli i znowu dom zamieszkać na ojczystej roli i służyć w jeździe, która wojuje szaraki, albo w piechocie, która nosi broń na ptaki, nie znać innych prócz kosy i sierpa rynsztunków i innych gazet oprócz domowych rachunków. Nad Soplicowem słońce weszło i już padło na strzechy. I przez szpary stodoły się wkradło. Po ciemno-zielonym, świeżym, wonnym sianie, z którego młodzież sobie zrobiła posłanie, rozpływały się złote, migające pręgi z otworu czarnej strzechy, jak z warkocza wstęgi. I słońce usta sennych promikiem poranka drażni, jak dziewczę głosem budzące kochanka. Już wróble skacząc, świerkać zaczęły pod strzechą, już trzykroć gęgnął gęsior, a za nim jak echo odezwały się chórem kaczki i indyki i słychać bydła w pole idące goryki. Wstała młodzież. Tadeusz jeszcze senny leży, bo też najpóźniej zasnął. Z wczorajszej wieczerzy wrócił tak niespokojny, że o kuru w pianiu jeszcze oczu nie zmrużył, a na swym posłaniu tak kręcił się, że w siano jak w wodę utonął i spał twardo, aż zimny wiatr w oczy mu wionął, gdy skrzypiące stodoły drzwi otwarto z trzaskiem i Bernardyn, ksiądz robak, wszedł z wyzłastym paskiem, surge puer łowając i ponad barkami rumacznie wywijając pasek z ogórkami. Już na dziedzińcu słychać myśliwskie okrzyki. W
Wyprowadzają konie, zajeżdżają bryki. Ledwie dziedziniec taką gromadę ogarnie. Odezwały się trąby, otworzono psiarnie. Z graja hartów wypatrzywszy, wesoło skowycze, widząc rumaki z czwaczów, dojeżdżaczów smycze. Jak szalone czmałem śmigały po dworze, potem biegną i kładą szyję na obroże. Wszystko to bardzo dobre polowanie wróży. Nareszcie podkomorzy dał rozkaz podróży. Ruszyli szczwacze zwolna, jeden tuż za drugim, ale za bramą rzędem rozbiegli się długi. W środku jechali obok asesor z wyjętem, a choć na siebie czasem patrzyli ze wstrętem, rozmawiali przyjaźnie jak ludzie honoru, idąc na rozstrzygnienie śmiertelnego sporu. Nikt ze słów zawziętości ich poznać nie zdołał. Pan rejent wiódł łysego asesor sokoła. Z tyłu damy w pojazdach, młodzieńcy stronami, smałując tuż przy kołach, gadali z damami. Ksiądz robak po dziedzińcu wolnym chodził krokiem, kończąc ranne pacierze, ale rzucał okiem na pana Tadeusza. Marszczył się, uśmiechał. Wreszcie kiwnął nań palcem. Tadeusz podjechał. Robak palcem po nosie. Robił mu znak groźby. Lecz mimo Tadeusza pytania i prośby, ażeby mu wyraźnie, co chce, wytłumaczył, Bernardyn odpowiedzieć i spojrzeć nie raczył. Kaptur tylko nasunął i pacierz swój kończył. Więc Tadeusz odjechał i z gośćmi się złączył. Właśnie w ten czas myśliwi smycze zatrzymali i wszyscy nieruchomi w miejscach swoich stali. Jeden drugiemu ręką dawał znak milczenia, a wszyscy obrócili oczy do kamienia, nad którym stał pan sędzia. On zwierza obaczył i rąk skinieniem swoje rozkazy tłumaczył. Pojęli wszyscy, stoją. A środkiem po roli asesor i pan rejent kusują powodzi. Tadeusz, będąc bliższy, obu dwóch wyprzedził, stanął obok sędziego i oczyma śledził. Dawno już nie był w polu. Na szarej przestrzeni trudno dojrzeć szaraka, zwłaszcza wśród kamieni. Pokazał mu pan sędzia. Siedział biedny zając, płaszcząc się pod kamieniem, uszy nadstawiając, okiem czerwonym spotkał myśliwców wejrzenie i jakby urzeczony, czując przeznaczenie, ze strachu od ich oczu nie mógł zwrócić oka i pod opoką siedział martwy jak opoka. Tymczasem kusz na roli rośnie coraz bliżej, pędzi na smyczy kusy, zanim sokół chyży. Tuż asesor z rejentem razem wrzaśni z tyłu, wyczcha, wyczcha, i z psami znikli w głębach pyłu. Kiedy tak za szarakiem goniono, tymczasem ukazał się pan hrabia pod zamkowym lasem. Wiedziano w okolicy, że ten pan nie może nigdy, nigdzie stawić się w naznaczonej porze. I dziś zaspał poranek, więc na sługi rzędził. Widząc myśliwców w polu, czwałem do nich pędził.
Surdut swój angielskiego kroju, biały, długi, połami na wiatr puścił z tyłu konnosługi, w kapeluszach jak grzybki, czarnych, śniących, małych, w kurtkach, w butach stryflastych, w pantalonach białych. Sługi, które pan hrabia tym kształtem odzieje, nazywają się w jego pałacu dżokeje. Czwałująca czereda zleciała na błonie. Gdy pan hrabia ujrzał zamek i zatrzymał konia. Pierwszy raz widział zamek z rana i nie wierzył, że to były też same mury. Tak odświeżył i upięknił poranek zarysy budowy. Zadziwił się pan hrabia na widok tak nowy. Wieża zdała się dwakroć wyższa, bo stercząca nad mgłą ranną. Dach z blachy złocił się od słońca, pod nim błyszczała w kratach reszta szyb wybitych, łamiąc promienie wschodu w tęczach rozmaitych. Niższe piętra oblała tumanu powłoka. Rozpadliny i szczerby zakryła od oka. Krzyk dalekich myśliwców, wiatrami przygnany, odbijał się kilkakroć o zamkowe ściany. Przysiągłbyś, że krzyk z zamku, że pod mgły zasłoną mury odbudowano i znów zaludniono. Hrabia lubił widoki niezwykłe i nowe. Zwał je romansowymi. Mawiał, że ma głowę romansową. W istocie był wielkim dziwakiem. Nieraz pędząc za licem albo za szarakiem, nagle stawał i w niebo poglądał żałośnie jak kot. Ujrzy wróble na wysokiej sośni. Często bez psa, bez strzelby błąkał się po gaju jak rekrut zbiegły. Często siadał przy ruczaju nieruchomy, schyliwszy głowę nad potokiem, jak czapla, wszystkie ryby chcąca pożreć okiem. Takie były hrabiego dziwne obyczaje. Wszyscy mówili, że mu czegoś nie dostaje. Uszanowano go przecież, bo pan z prapradziadów, bogacz, dobry dla chłopów, ludzki dla sąsiadów, nawet dla Żydów. Rabski koń zwrócony z drogi prosto kłusował polem aż pod zamku progi. Hrabia samotny wzdychał, poglądał na mury, wyjął papier, ołówek i kreślił figury. Wtem spojrzawszy w bok, ujrzał o 20 kroków człowieka, który równie miłośnik widoków. Z głową zadartą, ręce włożywszy w kieszenie, zdawało się, że liczył oczyma kamienie. Poznał go zaraz, ale musiał kilka razy krzyknąć, nim głos hrabiego usłyszał gerwazy. Szlachcic to był służący dawnych zamku panów. Pozostały ostatni z choreszki dworzan. Starzec wysoki, siwy, twarz miał czerstwą, zdrową, marszczkami poraną, posępną, surowo. Dawniej
pomiędzy szlachtą z wesołości słynął, ale od bitwy, której dziedzic zamku zginął, Gerwazy się odmienił i już od lat wielu ani był na kiermaszu, ani na weselu. Odtąd jego dowcipnych żartów nie słyszano i uśmiechu na jego twarzy nie widziano. Zawsze nosił choreszków liberią dawną, kurtę z połami żółtą, galonem oprawną, który dziś żółty dawniej zapewne był złoty, wkoło szyte jedwabiem, rbowne klejnoty, półkozice, i stąd też cała okolica półkozicem przezwała starego szlachcica. Czasem też od przysłowia, które bez ustanku powtarzał, nazywano go także mopanku, czasem szczercem, że całą łysinę miał w szczerbach. Lecz on zwał się Rębajło, a o jego herbach nie wiadomo. Klucznikiem siebie tytułował, iż ten urząd na zamku przed laty piastował i dotąd nosił wielki pęk kluczów zapasem uwiązany na taśmie ze srebrnym kutasem. Choć nie miał co otwierać, bo zamku podwoje stały otworem. Przecież wynalazł drzwi dwoje, sam je własnym nakładem naprawił i wstawił, i drzwi tych odmykaniem codziennie się bawił. W jednej z izb pustych obrał mieszkanie dla siebie. Mogąc żyć u hrabiego na łaskawym chlebie, nie chciał, bo wszędzie tęsknił i czuł się niezdrowym, jeżeli nie oddychał powietrzem zamkowym. Skoro ujrzał hrabiego, czapkę z głowy schwycił i krewnego swych panów ukłonem zaszczycił. Chyląc łysinę wielką, świecącą z daleka i naciętą od licznych kordów jak nasieka, gładził ją ręką, podszedł i jeszcze raz nisko, skłoniwszy się, rzekł smutnie: bo panku, panisko, daruj mię, że tak mówię, jaśnie krafie panie, to jest mój zwyczaj, nie zaś nieuszanowanie. Mo panku, powiadali wszyscy choreszkowie, ostatni stolnik, pan mój, miał takie przysłowie. Czyż to prawda, mo panku, że pan grosza skąpisz na proces i ten zamek soplicą ustąpisz? Nie wierzyłem tu, lecz w całym powiecie tak słychać. Tu, poglądając w zamek, nie przestawał wzdychać. Cóż dziwnego, rzekł hrabia. Koszt wielki, a nuda jeszcze większa. Chcę skończyć, lecz szlachcic Maruda upiera się. Przewidział, że mnie znudzić może. Dłużej też nie wytrzymam i dzisiaj broń złożę. Przyjmę warunki zgody, jakie mi sąd poda. Zgody? Krzyknął Gerwazy. Z soplicami zgoda? Z soplicami? Mo panku! To mówiąc, wykrzywił usta, jakby nad własną mową się zadziwił. Zgoda i soplicowie, mo panku, panisko, pan żartuje. Co? Zamek, choreszków, siedlisko ma pójść w ręce
sopliców. Niech pan tylko raczy siąść z konia. Pójdźmy w zamek. Pan sam nie wie, co robi. Niech się pan nie zbrania. Siadaj pan. I przytrzymał strzemię do siadania. Weszli w zamek. Gerwazy stanął w progu sieni. Tu rzekł: dawni panowie, dworem otoczeni, często siadali w krzesłach w poobiedniej porze. Pan godził spory włościan lub w dobrym humorze gościom różne ciekawe historie prawił albo ich powieściami i żarty się bawił. A młodzież na dziedzińcu biła się w falcaty lub ujeżdżała pańskie tureckie bachmaty. Weszli w sień. Rzekł Gerwazy: w tej ogromnej sieni brukowanej nie znajdziesz pan tyle kamieni, ile tu pękło beczek wina w dobrych czasach. Szlachta ciągnęła kufy z piwnicy na pasa, sproszona na sejm, albo sejmik powiatowy, albo na imieniny pańskie, lub na łowy. Podczas uczty na chórze tym kapela stała i w organ, i w rozliczne instrumenty grała. A gdy znoszono zdrowie, trąby jak w dniu sądnym grzmiały z choru. Wiwaty szły ciągiem porządnym. Pierwszy wiwat za zdrowie króla, jego mości, potem prymasa, potem królowej jej mości, potem szlachty i całej Rzeczypospolitej. A na koniec, po piątej szklanicy wypitej, wznoszono: kochajmy się! Wiwat bez przestanku, który dniem okrzykniony brzmiał aż do poranku, a już gotowe stały cugi i podwody, aby każdego odwieźć do jego gospody. Przeszli już kilka komnat. Gerwazy w milczeniu. Tu wzrok na ścianie wstrzymał, ówdzie na sklepieniu, przywołując pamiątkę, tu smutną, tam miłą. Czasem, jakby chciał mówić, wszystko się skończyło. Kiwnął żałośnie głową, czasem machnął ręką. Widać, że mu wspomnienie samo było męką i że je chciał odpędzić, aż się zatrzymali na górze. Wielkiej, niegdyś zwierciadlanej sali. Dziś wydartych zwierciadeł stały posterany. Okna bez szyb, z krużgankiem wprost naprzeciw bramy. Tu wszedłszy, starzec głowę zadumaną skłonił i twarz zakrył rękami, a gdy ją odsłonił, miała wyraz żałości wielkiej i rozpaczy. Hrabia, chociaż nie wiedział, co to wszystko znaczy, poglądając twarz starca, czuł jakieś wzruszenie. Rękę mu ścisnął. Chwilę trwało to milczenie. Przerwał je starzec, trzęsąc zniesioną prawicą. Nie masz zgody, mo panku?
między soplicą i krwią choreszków. W panu krew choreszków płynie. Jesteś krewnym stolnika po matce łowczynie, która się rodzi z drugiej córki kasztelana, który był, jak wiadomo, wujem mego pana. Słuchaj pan historii swej własnej, rodzinnej, która się stała właśnie w tej izbie, nie innej. Niemożczyk pan mój, stolnik, pierwszy pan w powiecie, bogacz i familijant, miał jedyne dziecię, córkę piękną jak anioł. Wiecie, zalecało stolnikównie i szlachty, i pająt niemało. Między szlachtą był jeden wielki pani woda kłótnik, Jacek Soplica, zwany wojewoda przez żart. W istocie wiele znaczył w województwie, bo rodzinę Sopliców miał jakby w dowództwie i 300 ich kreskami rządził wedle woli, choć sam nic nie posiadał prócz kawałka roli, szabli i wielkich wąsów od ucha do ucha. Owoż, pan stolnik nieraz wzywał tego zucha i ugaszczał w pałacu, zwłaszcza w czas sejmików. Popularny dla jego krewnych i stronników wąsa, tak wzbił się w dumę łaskawym przyjęciem, że mu się uroiło zostać pańskim zięciem. Do zamku nieproszony coraz częściej jeździł. W końcu u nas jak w swoim domu się zagnieździł i już miał się oświadczać. Lecz pomiarkowano i czarną mu polewkę do stołu podano. Podobno stolnikównie wpadł Soplica w oko, ale przed rodzicami taiła głęboko. Było to za kościuszki czasów. Pan popierał prawo 3 maja i już szlachtę zbierał, by konfederatom ciągnąć ku pomocy. Gdy nagle Moskwa zamek opasała w nocy. Ledwie był czas z moździerza na trwogę wypalić, podwoje dolne zamknąć i ryglem zawalić. W zamku całym był tylko pan stolnik, ja, pani, kuchmistrz i 2 kuchcików, wszyscy 3 pijani. Proboszcz, lokaj, hajducy 4, ludzie śmiali, więc zostrzelby do okien. Oś tu, tłum moskalic krzycząc, ura, od bramy wali po tarasie. My im ze szczelb 10 palnęli, a zaście. Nic tam nie było widać. Słudzy bez ustanku strzelali z dolnych pięter, a ja i pan z ganku. Wszystko szło pięknym ładem, choć jak w wielkiej trwodze. 20 strzelb leżało tu, na tej podłodze. Wystrzeliliśmy jedną, podawano drugą. Ksiądz proboszcz zatrudniał się czynnie tą usługą. I pani, panienka i nadworne panny, 3 było strzelców, a szedł ogień nieustanny. Grad kul sypały z dołu moskiewskie piechury. My rzadka, ale celniej.
dogrzewali z góry. Trzy razy aż pod drzwi to chłopstwo się wparło, ale za każdym razem trzech nogi zadarło. Więc uciekli pod lamus. A już był poranek. Pan stolnik wesół wyszedł ze strzelbą na ganek i skoro spod lamusa mózga łeb wychylił, on dawał zaraz ognia, a nigdy nie mylił. Za każdym razem czarny kaszkiet w trawę padał i już się rzadko który za ściany wykradał. Stolik, widząc trwożone swe nieprzyjaciele, myślił zrobić wycieczkę. Urwał karabele i z ganku krzycząc sługom wydawał rozkazy. Obróciwszy się do mnie, rzekł: za mną, gerwazy! Ten strzelono spod bramy. Stolnik się zająknął. Zaczerwienił się. Zbladnął. Chciał mówić. Krwią krząknął. Postrzegłem w ten czas kulę, wpadła w piersi same. Pan, słaniając się palcem, ukazał na bramę. Poznałem tego łotra, soplicę, poznałem po wrosie, po wąsach. Jego to postrzałem, zginął stolnik, widziałem. Łotr jeszcze do góry zniesioną trzymał strzelbę, jeszcze dym szedł z rury. Wziąłem go na cel. Zbójca stał jak z kamieniami. Dwa razy dałem ognia i oba wystrzały chybiły. Czym ze złości, czy żalu źle mierzył? Usłyszałem wrzask kobiet, spojrzałem. Pan nie żył. Tu gerwazy umilknął i łzami się zalał. Potem rzekł kończąc: Moskal już wrota wywalał, bo po śmierci stolnika stałem bezprzytomnie i nie wiedziałem, co się działo wokoło mnie. Szczęściem na ocież przyszedł nam parafianowicz, przywiódłszy Mickiewiczów 200 z Chorbatowicz, którzy są szlachta liczna i dzielna, człek człeka, a nienawidzą rodu sopliców od wieka. Tak zginął pan potężny, pobożny, prawy, który miał w domu krzesła, wstęgi i buławy, ojciec Włościa, brat szlachty i nie miał po sobie syna, który by zemstę poprzysiągł na grobie, ale miał sługi wierne. Ja w krew jego rany obmoczyłem mój rapier scyzorykiem zwany. Zapewne pan o moim słyszał scyzoryku sławnym. Na każdym sejmie, targu, sejmiku przysiągłem wyszczerbić go na sopliców karkach. Ścigałem ich na sejmach, zajazdach i jarmarkach. Dwóch zarąbałem w kłótni, dwóch w pojedynku. Jednego podpaliłem w drewnianym budynku, kiedyśmy zajeżdżali z Rymszą Korelicze. Upiekł się tam jak pies kołosz. A tych nie policzę, którym uszy obciąłem. Jeden tylko został, który dotąd ode mnie pamiątki nie dostał. Rozumiutki braciszek owego wąsala żyje dotąd,
i ze swoich bogactw się przechwala. Zamku Choreszków tyka swych kopców krawędzią. Szanowany w powiecie ma urząd, jest sędzią. I pan mu zamek oddasz. Niecne jego nogi mają krew pana mego zetrzeć z tej podłogi. O nie! Póki gerwazy ma choć zagroz duszy i tyle sił, że jednym małym palcem ruszy scyzoryk swój wiszący dotychczas na ścianie. Puty soplica tego zamku nie dostanie. O! Krzyknął hrabia, ręce wznosząc do góry. Dobre miałem przeczucie, żem lubił te mury, choć nie wiedziałem, że w nich taki skarb się mieści. Tyle scen dramatycznych i tyle powieści. Skoro zamek mych przodków sopnicą zagrabię, ciebie osadzę w murach jak mego burgrabię. Twoja powieść gerwazy zajęła mnie mocno. Szkoda, żeś mnie nie przywiódł tu w godzinę nocną. Udrapowany płaszczem siadłbym na ruinach, a ty byś mi o krwawych rozpowiadał czyna. Szkoda, że masz niewielki dar opowiadania. Nie raz takie słyszałem i czytam podania. W Anglii i Szkocji każdy zamek lordów, w Niemczech każdy dwór grafów był teatrem nordów. Każdej dawnej, szlachetnej, potężnej rodzinie jest wieść o jakimś krwawym lub zdradzieckim czynie, po którym zemsta spływa na dziedziców w spadku. W Polsce pierwszy raz słyszę o takim wypadku. Czuję, że we mnie mężnych krew Choreszków płynie. Wiem, co winienem sławie i mojej rodzinie. Tak, muszę zerwać wszelkie z soplicą układy, choćby do pistoletu przyszło lub do szpady. Honor każe, rzekł. Ruszył uroczystym krokiem, a gerwazy szedł z tyłu w milczeniu głębokiem. Przed bramą stanął hrabia, sam do siebie gadał, poglądając na zamek, prędko na koń wsiadał. Tak samotną rozmowę kończąc, roztargniony, szkoda, że ten soplica stary, nie ma żony lub córki pięknej, której ubóstwiałbym wdzięki, kochając i nie mogąc otrzymać jej ręki. Nowa by się w powieści zrobiła zawiłość. Tu serce, tam powinność, tu zemsta, tam miłość. Tak szepcząc spiął ostrogi. Koń leciał do dworu, gdy z drugiej strony strzelcy wyjeżdżali z boru. Hrabia lubił myślictwo. Ledwie strzelców zoczył, zapomniawszy o wszystkim, prosto ku nim skoczył. Mijając bramę, ogród, płoty, gdy w zawrocie
Obejrzał się i konia zatrzymał przy płocie.